Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym magazynie z cyklu Spotkania z książką. Dzisiaj prawdziwa gratka dla miłośników zbrodni, dla miłośników, no chyba przede wszystkim seryjnych morderców, bo mój dzisiejszy gość, można powiedzieć, jest specjalistą, jeśli chodzi o pisarstwo dotyczące właśnie tych. Popularność zdobył również dzięki jednemu takiemu seryjnemu mordercy z Krakowa. Pierwsza książka, Pamiętnik Diabła, ukazała się w 2014 roku i od tego momentu mój gość, no można powiedzieć, pisze non-stop i każda kolejna książka jest bardzo ciepło przyjmowana przez czytelników i publiczność. Moim i Państwa gościem jest pan Adrian Bednarek. Witam serdecznie. Witam. Panie Adrianie, no muszę o to zapytać, na pewno często jest Pan o to pytany. Jak to jest, że Pan wszedł do tego świata seryjnych morderców jako pisarz, do tego takiego ciemnego, mrocznego świata? Co Pana w nich intryguje? Większość rzeczy, które dotyczą seryjnych morderców, mnie intryguje. Sposób myślenia, ich motywacje, to jak godzą bycie, jakby te dwa oblicza, bycie normalnym człowiekiem, a jednocześnie swoją drugą mroczną stronę. Bo to jest, bardzo mnie to ciekawi, jak to jest, że gość może sobie być całkowicie normalny, mieć normalną pracę, rodzinę, dziewczynę, przyjaciół, a jednocześnie ma taką potrzebę, że musi od czasu do czasu kogoś zabić. No to dla mnie to jest fascynujące, to jest tak najbardziej przyciągające przy seryjnych mordercach. No i sama ta motywacja do zabójstw, no bo oni nie zabijają z zazdrości, dla pieniędzy, oni zabijają po prostu dla czystej przyjemności zabijania. To mnie w nich najbardziej w sumie pociąga, intryguje. A kiedy zaczął Pan się interesować tym tematem? Czy to na potrzeby książek, czy to było wcześniej? Nie, wcześniej, dużo wcześniej. Ja ogólnie zawsze lubiłem czytać o zbrodni, oglądać o zbrodni programy. Interesowałem się zbrodnią, no i tak, seryjni mi się najbardziej wyróżniali na tym tle. No takie dwa koniki moje to byli seryjni mordercy i mafia. No i to tak w sumie hobbystycznie, no z zwykłego zainteresowania. No a potem się to przerodziło w wymyślanie własnych seryjnych morderców. A czy pamięta Pan ten moment, kiedy zdecydował się napisać pierwszą książkę? No bo w ogóle to z zawodu jest Pan ekonomistą. Ktoś by powiedział, no gdzie tutaj pisanie książek, tak? Jak się ma jedno do drugiego? A okazuje się, że można. Można i tu wyobraźnia musi pracować, bo do cyferek trzeba trochę wyobraźni używać tak samo do pisania, więc w pewnym sensie to się jakoś, no jedno i drugie potrafi być mroczne. Sam moment, no to już dosyć dawno było, no miałem taki okres, że czułem, że nie chcę tylko pracować, że chciałbym pracować bardziej z pasją w swoim życiu i że dużo mi się działo w głowie różnych historii. Mam takie coś, że lubię wymyślać zbrodnie, prawie wszędzie gdzie jestem, to sobie szukam jakiegoś schematu na zbrodnie i tak stwierdziłem, że fajnie by to było wykorzystać, spróbować napisać książkę. No i tak po pierwszym razie mi się spodobało, że piszę do dzisiaj. A jak to było, jak Pan już napisał tę pierwszą książkę, bo to mnie też zawsze fascynuje, od razu udało się zdobyć wydawcę, to szybko poszło. Jak wyglądał ten proces wydawniczy, jeszcze wtedy u debiutanta? No długo szukałem wydawcy, no ale też ja miałem bardzo małe pojęcie o świecie książkowym, praktycznie żadnego pojęcia nie miałem, to tak trzeba powiedzieć. Nie wiedziałem nawet, że trzeba wcześniej jakąś redakcję zrobić, jakąś korektę, no po prostu pisałem książkę i chciałem ją wydać. Wysyłałem do różnych wydawców po tam swoich poprawkach, także czekałem dość długo, no udało mi się, nie wiem, po 4 czy 5 miesiącach, no ale od debiutu do takiej prawdziwej książkowej pracy to jest bardzo daleka droga. I to jest, wiem, jak rozmawiam też z pisarzami, którzy dzielą się tymi wrażeniami z tych właśnie pierwszych miesięcy oczekiwania. Trudny czas, prawda? Bo człowiek jakby zastanawia się, czy przyjdzie mail, czy przyjdzie jakaś informacja, czy się spodoba, czy nie. Czy w ogóle pierwszy czytelnik to był właśnie już jakaś osoba obca, wydawca, czy to był ktoś bliski, kto najpierw przeczytał i powiedział: słuchaj, trzeba to gdzieś wysłać, trzeba to wydać. Ach, to ja już czytelników miałem, zanim wydałem.
Po Pamiętnik Diabła na Wattpadzie pisałem, taki portal jest pisarski, tak. Tam sobie pisałem w sumie dwie pierwsze części Diabła i Skazanego na zło tam publikowałem jeszcze w ogóle, zanim się starałem o wydanie książki. Także kontakt z czytelnikami to miałem jeszcze przed debiutem, na bieżąco, także znałem opinię, to bardzo motywowało, no naprawdę, dawało dużego kopa do tego, żeby walczyć, a czekanie, no czekanie było straszne. Przy debiucie może nie, tak między drugą a trzecią książką, to mi się wydaje, był najgorszy okres, wtedy miałem problem, żeby znaleźć wydawcę, a potem chciałem znaleźć już wydawcę, który widziałby coś więcej niż jedną książkę, tylko jakiś dłuższy plan. I myślę, to był najgorszy okres. Później mi przyszła oferta od wydawcy z Nowary, z którym współpracuję do dzisiaj. W najtrudniejszym momencie się wstrzelili z ofertą tak naprawdę. Mhm. Czyli oni, myślę sobie, mieli szczęście, bo pan pisze, no która to już jest teraz powieść? Zaraz zresztą o niej powiemy, bo inspiracja no tydzień, półtora tygodnia temu tak naprawdę się ukazała. Która to już jest powieść? 10? 11? Nie, publikacje, ale mówimy o publikacji samej, tak? Nie napisanych. Publikacje to jest 8. Ósma, właśnie, czyli troszeczkę, ale wiem, że pan nieustannie pisze, bo to też jest niesamowite, że mimo, że te książki no, wydają się w takim, powiedzmy, regularnym tempie, to pan w domowym zaciszu ma już ileś też napisanych. Oj tak, bardzo dużo. Do publikacji już mam 5 zatwierdzonych następnych, a napisanych w sumie to mam w sumie z tymi wydanymi, to jak liczyłem ostatnio 23, tylko że nie wszystkie będę chciał wydać, to na pewno. Jest parę takich, które nie będę chciał wydać, ale to wynika z tego, że pisząc człowiek się cały czas uczy i wie, że pewne rzeczy jednak się nie wyda. No że tak, piszę cały czas, a no, zapas mam duży, bo miałem ten długi przestój, kiedy problemy były ze znalezieniem wydawcy, tak jak mówiłem właśnie, ze znalezieniem wydawcy, który chce mnie promować, no i czas płynął, a ja sobie pisałem następne książki i tak mi się taka kupka ukończonych zrobiła. Ja kiedy mówiłam o panu na początku naszego programu, to wspominałam o tym, że taka chyba najważniejsza póki co postać dla czytelników, może też i dla pana, to jest ten Kuba Sobański, który jakby no rozpoczął pana przygodę z pisarstwem. Myśli pan, że jakiś morderca mu dorówna? Mówię tu oczywiście o pana książkach. Czy dorówna, to czytelnicy ocenią. Ja bym chciał, żeby dorównał, chociaż wydaje mi się, że każdy z nich jest inny. No, tworzę tych morderców i każdy ma swój urok, ma swoje metody, ma swój mrok, swoje wady. No, nie wiem, czy staram się unikać takich porównań, a wiem, że czytelnicy będą porównywać, a liczę, że nowa trylogia właśnie... Chciałbym nią dorównać i popularnością Kubie, żeby Oscar Blair był równie popularny jak Kuba, ale to jest zupełnie inny rodzaj bohatera, także według mnie to takie porównanie no nie przejdzie. No właśnie, bo w przypadku Kuby tutaj też mieliśmy taką sytuację, że on jakby to jego życie, które poznajemy czytając książki, mamy w sumie 4 tomy Mordercy z Krakowa, prawda? To jakby to też jest to, kim on się stał, to ma zakorzenienie w przyszłości, prawda? On też został zraniony i tak naprawdę to trochę, no to wpłynęło na niego. A jak to wygląda w przypadku Oscara Blayera? No to musiałbym trochę pospoilerować książkę, żeby to opowiedzieć. Ale tak, no mogę powiedzieć, że Oscar nie ma traumy dzieciństwa. Kuba to był typowy standard jakby drogi do zostania seryjnym mordercą, czyli krzywda w dzieciństwie odciska się nienawiścią do czegoś w przyszłości. Z kolei Oscara to jest zupełnie inaczej. No nie będę mówił o jego traumach, o tym, co go tworzy, bo to byłby mocny spoiler książki, ale postać Oscara też się strasznie zmienia. U Kuby takiej zmiany nie miałem. To mnie samego mnie Oscar zaskakiwał, jak pisałem. On co książkę się rozwija, co książkę się zmienia, staje się zupełnie inny. No, nie jest porównywalną według mnie postacią z Kubą. Zobaczę, co czytelnicy na to powiedzą, bo zakładam, że będzie dużo porównań takich jednej serii do drugiej. No właśnie, ja sama też jestem ciekawa, bo przyznam, że inspiracji jeszcze nie czytałam. Troszeczkę czytałam recenzji. No wiem, że odnośnie do tych wcześniejszych książek, no jest to powieść taka brutalna, no że tam krew się leje. No leje się, ale według mnie nie jest jakaś, jak na mnie, super brutalna. Według mnie jest taka równowaga dynamicznej akcji, psychologii bohaterów i brutalności. Ja ją tak oceniam w mojej skali brutalności 7 na 10. Także pisałem jeszcze brutalniejsze książki. No tylko brutalność to każdy sam ocenia, bo różne... No tak, w zależności od wrażliwości. Tak. A jeżeli pan pisze książki, to pan myśli o tym, że
to będzie akurat seria, to będzie trylogia, a tutaj to będzie książka jednotomowa. To tak jest od razu, kiedy się siada i pisze, czy to trochę jest tak, że w trakcie pisania wychodzi, jakieś wątki się pojawiają, czasem niektórzy twórcy mówią, że ten bohater sam gdzieś tam prowadzi i nagle się okazuje, że właśnie miała być jedna, a są dwie, trzy części. Jak to u pana wygląda? No z Diabłem to było debiut, no to było pisane na żywioł, to nie miałem pojęcia, gdzie mnie to zaprowadzi, ale tak po pierwszej części parę miesięcy później chciałem napisać drugą, no potem było kilka innych książek, znowu powrót do Diabła i znowu powrót na czwartą. Natomiast inspiracja miała na początku być jedną częścią, po prostu jednorazową przygodą, ale tak doszedłem do końca i przed prologiem, między prologiem a zakończeniem tak mnie natchnęło, że zrobię z tego jeszcze jedną część, bo po prostu uważam, że są bohaterowie, którzy zasługują dla mnie na więcej niż jedną książkę. No i Oskar zasługiwał na dwie, a z tych dwóch nagle mi się urodziła trylogia. To totalny przypadek. Sam siebie zaskoczyłem, tworząc tą postać i tym, że jakoś wyszła mi z tego trylogia. Ja się tak... dla mnie nietypowe, bo druga dopiero trylogia napisana w życiu. No ale może okazać się, że właśnie jeśli chodzi o trylogię, no to będzie taki sposób na życie, prawda? Żeby właśnie pisać w taki sposób, żeby ci bohaterowie, czytelnicy to uwielbiają. Ja jako osoba, która bardzo dużo książek czyta, nie ukrywam, że bardzo lubię kryminały, thrillery. No czekam z niecierpliwością na każdą kolejną część i sprawdzam tylko, kiedy się ukaże. Także być może jest to strzał w dziesiątkę. No, mam nadzieję. No, ja się, przyznam, bardzo dobrze bawiłem pisząc całą trylogię. Są książki, przy których się bawię lepiej, przy których się bawię gorzej, a to mnie naprawdę pochłaniało. To taka, no z przypadku mi się urodził pomysł na inspirację, z przypadku mi się z tego urodził pomysł na trylogię i tak naprawdę jestem z tego zadowolony. No, uważałem, że trzecia część najtrudniejsza do napisania i w przypadku Oskara i w przypadku Kuby. Takie już doświadczenie mam, że najtrudniej jest, a drugą z kolei się pisze najprościej, tak jak wyjdzie z automatu. A skoro pan powiedział jeszcze odnośnie inspiracji, ale takiej inspiracji pisania książek, to kiedy one się pojawiają? Ta wena, nie wiem, czy pan wierzy w wenę, kiedy to się pojawia, kiedy ten pomysł zaistnieje w głowie pisarza? No i potem, czy pan się zawsze decyduje, żeby w tym akurat momencie, bo znam też takich pisarzy, którzy muszą w tym momencie zapisać, bo jak nie zapiszą, to to ucieka, lub też czeka pan, żeby to gdzieś tam się przetrawiło i dopiero zaczyna pisać? Ach, to najtrudniejsze pytanie o inspirację, a to jest różnie, naprawdę. Pomysły przychodzą od strzała, no tak jak było przy inspiracji, to w momencie przed schemat, po prostu sam schemat, co chcę zrobić. A później to trwało parę tygodni, zanim sobie poukładałem w głowie, zanim sobie zbudowałem te pierwsze wątki, bo ja zazwyczaj wymyślam książkę w ten sposób, że tak do trzeciego, może czwartego rozdziału, a potem to się na bieżąco już tworzy. I no tak było przy inspiracji, przy córeczkach mi pomysł przyszedł na plaży, kiedy graliśmy sobie w grę, czasami przy bieganiu przychodzą pomysły. No, to jest, nie wierzę, że jest coś takiego jak wena, to raczej ciężka praca, a samo wymyślanie, no dużo się o czymś myśli i w końcu się wymyśli, o, na tej zasadzie. Także bardzo różnie jest. Nie mam szablonu. Chciałbym mieć taką złotą metodę, że w dany sposób będę myślał, to mi się wymyśli. No nie, to zawsze jest przypadek. A z zapisywaniem to też różnie. Czasami sobie zapisuję, chociaż nie główne motywy. Uważam, że jak wymyślę motyw, no to go nie zapomnę. Nie ma takiej szansy. Czasami sobie jakieś zwroty zapisuję, jakieś pojedyncze określenie, które potem mi przyspieszy akcję, ale same motywy to myślę, że jak już wejdą do głowy i uznam, że są dobre, to już z niej nie uciekną. A bywa tak, że teraz już po tym czasie, kiedy pan jest znany, no napływają takie pomysły od, nie wiem, znajomych, rodziny, a może byś napisał o tym, a może byś na przykład taką albo taką postać zawarł w swojej książce, ma pan coś takiego? Mam takie propozycje, tak, ale z reguły odsyłam. Nie korzysta pan. Nie, tylko z żony podpowiedzi korzystam. Jak mi żona coś podpowie, to wtedy jestem chętny zawsze rozważyć i przemyśleć i czasami korzystam, ale jak ktoś inny podpowiada, to zawsze mówię, jak chcę, to niech sam pisze książkę, bo to nie mój pomysł, to czułbym się z tym źle, gdybym nie swoje pomysły wykorzystywał. A konsultuje pan czasem z jakimiś specjalistami to, co pan opisuje w książkach? Zdarza mi się. Z patologiem mi się zdarzało, z psychologiem, tak.
bo z psychologiem to mam dużo fajnych kontaktów, bo jedna z moich pierwszych recenzentek, już takich wieloletnich właśnie, jest psychologiem, to świetna kopalnia wiedzy naprawdę przy tworzeniu takich książek, jak ja tworzę. No, no i właśnie mam też bliski dostęp do patologa sądowego, który również mi pomaga robić tak zbrodnie, żeby nie wpaść. I tak szczerze mówiąc, to bardzo mi zmienił podejście, bo przy pierwszych książkach jeszcze z tego nie korzystałem, bo się nie znaliśmy, ale dużo takiej wiedzy, której w filmach jej nie ma na pewno. A czy uważa pan, zaskakującej. A czy uważa pan, że zbrodnia doskonała istnieje? Tak, uważam, że istnieje, a świadczą o tym wszystkie teczki z nierozwiązanymi sprawami, które są na policji, wszelkiego rodzaju archiwa X i tak dalej, to każdy, kto się zabił i się nie dał złapać, to według mnie popełnił zbrodnię doskonałą. Bo nie poniósł konsekwencji. No niestety. Dobrze byłoby, gdyby wszyscy ci, którzy popełnili tak naprawdę zło, ponieśli konsekwencje. A wracając jeszcze do pana książek, bo pan tak mówi, że pan się bawi pisząc, no ale pisze pan o takim mrocznym, ciężkim świecie. Ja pamiętam, że kilka lat temu rozmawiałam z Zygmuntem Miłoszewskim, który opowiadał, że on już ma dosyć pisania kryminałów, rzuca to, bo ma dosyć pisania o trupach i o krwi. I dla niego to było pisanie no takie trudne, że to było już, miał dosyć po prostu mordowania. A z tego, co pan mówi, to jest dobra zabawa. No ja się przy tym dobrze bawię. Nie ma pan koszmarów? Nie. A właśnie chciałbym czasami mieć, może by mi jakieś fajne pomysły przez to przyszły. Ja właśnie mam takie jakieś sny spokojne, niewiele mam koszmarów. Nie, no. Nie miałem nigdy przesytu. No, fajnie się bawi wymyślając przestępców. To, tak jak niektórzy pisarze, co piszą kryminały, dużo tych kryminałów, myślę, też się fajnie bawią wymyślając sobie policjantów, którzy ścigają, tropią. No, ja z kolei się dobrze bawię z drugiej strony, no, wymyślając seryjnych morderców, gangsterów, porywaczy. No, dobrze się w tym czuję. Po prostu takie fajne oderwanie od rzeczywistości i wiem, że czytelnicy też lubią o tym czytać, bo to jest zawsze coś innego. Tak, a jak pan już usiądzie do pisania, to jest tak, że pan pisze non-stop po kilka godzin, ma pan jakiś taki system opracowany, jak powinna wyglądać praca nad powieścią, czy to jest różnie? Oj, bardzo różnie. System byłby idealny. Przepraszam, że siadam sobie o danej godzinie, piszę, nikt do mnie nie dzwoni, nikt mi nie przeszkadza, nic się nie dzieje, ale to czegoś takiego nie ma. Ja już się nauczyłem po prostu pracować tak, każdą taką dobrą, wolną chwilę wykorzystywać na pisanie. No, zmienia się to, bo czasami jest chaos w codziennej pracy, czasami jest spokój, czasami faktycznie się mogę wyłączyć na parę dni i pisać. Także to jest przeróżnie. Nauczyłem się już pisać w każdych warunkach, tylko zasadą jest to, że jak piszę, musi być cisza. Jak jest telefon, no trudno, odbiorę, ogarnę i wracam do ciszy. Nie może być dookoła mnie hałasu, jakiejś muzyki. Także jak mam tylko tą ciszę, to jakoś idzie. A jeśli chodzi o tytuły, i ja zawsze o to pytam, bo to mnie zawsze frapuje. U jednych jest to proste, gdzieś tam ten tytuł się pojawia od razu, a inni mają z tym duży problem. Czy tytuły pana powieści powstają od razu, czy pod koniec powieści, czy właśnie to jest takie pstryk, pojawia się i wiadomo, jak dana powieść będzie sygnowana? No, do końca chyba książki bym nie wytrzymał z brakiem tytułu, no, bo mi to za bardzo wyciążyło, a jest bardzo różnie. To jest tak jak z tym szukaniem inspiracji. Są książki, gdzie od ręki mam tytuł, jak chociażby w Pamiętniku Diabła, jak w Pasażerze na Gapę, no to dosłownie było od strzała. Od razu wiedziałem, że będzie taki tytuł, a na przykład Córeczki to wymyśliłem sobie zbrodnię i wymyśliłem tytuł i pod to dopiero fabułę wymyślałem, bo stwierdziłem, że o, to będzie fajny tytuł, to będzie fajna zbrodnia, więc musi tak zostać, pokombinujmy, żeby coś dokleić. A są książki, do których siedzę, głowię się godzinami, dniami albo jeszcze dłużej nad tytułami. Także nie ma żadnej reguły. Lubię, jak przychodzi od ręki, zdecydowanie. A jest pan w stanie oddać komuś ten tytuł, w sensie takim, że ktoś wymyśli za pana, no właśnie żona na przykład, albo chociażby wydawnictwo, wydawca? Tak, znaczy jeszcze się nie zdarzyło, żeby mi wydawca tak zanegował tytuł, żeby go zmienić, ale nie miałbym nic przeciwko. Jeżeli byłby dobry, chwytliwy tytuł, to jak najbardziej. No, tytuł to tytuł. No, to fabuła to jest zupełnie inna sprawa, ale tak, jeżeli chodzi o tytuł, ktoś by mi poddał dużo lepszy niż jest mój, to jak najbardziej.
A jeśli chodzi o okładki, bo to też jest coś takiego, bo to musi być chwytliwe, prawda, dla potencjalnego czytelnika, no bo jednak żyjemy w kulturze ikonograficznej i to się od razu rzuca w oczy. To jest tak, że pan też ma jakiś wpływ na to, jaki akurat będzie, jaka okładka będzie danej książki. Czy to jest tak, że też już wydawca decyduje? Tutaj trochę wchodzimy w taki proces wydawniczy, ale myślę, że niektórych to będzie interesowało. No, przy pierwszych książkach nie miałem wpływu żadnego. Przy debiucie, przy drugiej, a teraz mam bardzo duży wpływ. Także to zmienia się wraz z rozwojem całej kariery pisarskiej. No, na przykład przy inspiracji odrzuciliśmy, no mój redaktor naczelny odrzucił chyba około 30 projektów. Nie przysyłał już te końcowe, żeby mnie nie męczyć. No, to bardzo dużo żeśmy ich odrzucali. Ciągle były problemy. No i w sumie ta okładka, która jest teraz, to żeśmy, w sumie mogę pokazać, bo tutaj leży, to obaj żeśmy się zgodzili. To był taki pierwszy raz, kiedy bez żadnych w ogóle obiekcji, obaj, o to będzie to. Także zazwyczaj jest duża dyskusja, za, przeciw. Przy córeczkach na przykład ja wybierałem sobie zdjęcie, które chcę, żeby było na okładce. No, to jest elastyczne. A jeszcze przy okładce Pasażera i przy okładce Skazanego na złoto dostawałem po prostu 3 projekty i wspólnie żeśmy wybierali. No bo ja też lubię posłuchać opinii ludzi, którzy się też na tym znają, tak jak pracują w wydawnictwie. Ktoś ma inny pogląd, inne podejście i no, z reguły to kończy się dyskusją. To teraz, panie Adrianie, muszę zapytać, bo pan uwielbia, nie wiem, czy to jest dobre słowo, seryjnych morderców, ale chyba pan się nie pogniewa. No nie pogniewam. Gdyby pan sam miał się wcielić w rolę jakiegoś seryjnego mordercy, no tutaj ma pan dowolność, nie musi być to bohater pana książek, to kogo by pan wybrał? Czy pan w ogóle myślał kiedykolwiek nad takim pytaniem? Szczerze, nie myślał. No nie, nie chciałbym się w nich wcielać tak dosłownie, nie, nigdy w życiu. Lubię ich wymyślać, lubię się w nich wcielać pisząc, owszem, ale no nie, to mnie pani zagięła tym pytaniem, naprawdę bardzo. Wiem, który jest taki najbardziej przerażający mnie seryjny morderca, to jest BTK Dennis Reeder, ale nie chciałbym się w niego wcielić za nic, bo to potworny człowiek był, także chyba w żadnego bym się nie chciał wcielić. No tak, oczywiście. A jak miałbym brać to, no już postawiłbym na swojego Kubę Sobańskiego. No tak, oczywiście to takie pytanie pół żartem, pół serio, bo nie chciałabym, żebyśmy rozmawiali w ogóle wtedy już w innym kontekście, prawda? A teraz chciałabym jeszcze zapytać o książkę, która ma być takim trochę eksperymentem, która już jest napisana. Książka, która jest thrillerem erotycznym. Ona, tak jest zatytułowana. Tak, dokładnie. No to jest eksperyment. Jednorazowa przygoda, jest zredagowana, jest gotowa do publikacji. No nie ma jeszcze okładki, wiadomo, ale te wszystkie prace nad książką, żeby fabuła była, już są pozamykane. Ale nie wiem, kiedy ją będziemy wydawać. To ja jeszcze taki się czuję trochę lęk przed tą książką, a jednocześnie no, ja lubię wyzwania. Takie ryzyko też jest intrygujące. No, zawsze chciałem się sprawdzić po prostu w takim gatunku. A mówię, że wydawca nie ma nic przeciwko, to świat należy do odważnych, więc trzeba spróbować. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. A trudno było się przestawić? Troszkę tak. Troszkę tak, bo tam też głównym bohaterem no, jest pewnego rodzaju psychopata, ale tak trudno, bo te sceny trzeba było gdzieś wklejać w danym momencie. Zupełnie inaczej się pisał. Na pewno nie jest to no, taki klasyczny thriller, jak to wszystkie moje będą. To jest troszeczkę coś innego. Sam jestem ciekaw odbioru tej książki, ale to jak mówię, jest jednorazowa przygoda, eksperyment. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. No, nie będę nigdy żałował, że nie spróbowałem. A to było tak, że pan pisał jednocześnie na przykład swoje thrillery, mówię już tak swoje, prawda, bo to już są te książki, które powiedzmy no już weszły panu w krew i tę książkę. Czy to było tak, że trzeba było się jakby skoncentrować na pisaniu tej właśnie książki, żeby te myśli były sfokusowane akurat właśnie na tym eksperymencie? No, znaczy zawsze jak piszę, no to się skupiam tylko na tym, co piszę, na jednej książce. Aha, nie ma tak, że na przykład jest dwutorowo, bo czasem też... O nie, tak, nie, to nie dla mnie. Opowiadania mi się tak zdarzy, owszem, jak jakieś opowiadanie mam napisać, no to sobie zrobię przerwę na 4-5 dni, napiszę opowiadanie i wracam do fabuły, ale inaczej to się nie da. A oną pisałem w zeszłym roku w lato.
to pisałem dokładnie po obsesji. No, skończyłem pisać obsesję, później miałem poprawki do córeczek, bo akurat żeśmy przygotowywali się do podpremiery, no i akurat wtedy pisałem ono. Także zawsze jest wyłączenie, kompletna koncentracja na jednej książce, a którą potem, piszę. a potem potrzebuje pan odpoczynku, żeby troszeczkę się, chociaż no, odstresować. Ja mówię odstresować, jak pan mówi, że to jest dobra zabawa. Chyba niekoniecznie, ale jest No. taki moment. No muszę, zawsze ja skończę książkę pisać tydzień, dwa przerwy, ale to też, żeby sobie w głowie poukładać, co dalej. O, teraz jak robiłem przerwę, to na przykład zrobiłem ją po to, żeby, kończyłem fascynację, teraz w maju skończyłem fascynację, bo zrobiłem przerwę, ale po to, żeby zrobić redakcję fascynacji, żeby ją sobie samemu przeredagować, zanim wyślę do wydawcy. No i teraz zacząłem pisać następną książkę, ale idzie powoli, bo jest, wiadomo, premiera, więc teraz premiera to jest taki chaos, taki karnawał przyjemny, gdzie akurat nie skupia się tylko na pisaniu, no ale też tam już sobie powoli dłubę nowy thriller. No to w takim razie my trzymamy kciuki. Ja bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście tych, którzy jeszcze nie czytali książek pana Adriana Bednarka, do tego zachęcamy, szczególnie jeżeli lubicie się bać, no i właśnie ciekawi was psychika takich seryjnych morderców. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście trzymam kciuki, żeby książki, które się ukazały teraz, no i oczywiście ten eksperyment, ona, żeby ukazały się i były sukcesem wydawniczym, jak te pozostałe. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Dzięki, do ślicznie. widzenia. Do widzenia.